I've been slipping back, heading south. Car sick on a Tuesday. Missing cash, blacking out. Heartless in a few ways. Shit for luck, elbow shredded. I held things steady like too late. Please calm the fuck down, I'll do whatever you say. I get it, I'm living too hard in this time that I. Okej, więc żeby zrobić taką armatkę, która jeszcze powiem strzela na 30 kratek, musimy mieć itemki takie jak byle jaki bloczek, przycisk, sticky piston, czyli ten klejący się, slime block, repeater, dispenser i TNT. Okej, więc zaczynamy od tego, że wykopujemy sobie dziurę na jedną kratkę, w niej stawiamy sticky pistona. Na to stawiamy slime block. Okej, i mamy już pierwszy stopień ze sobą, jakiś lag, który mnie złapał. Okej, i teraz stawiamy repeater, który jest ustawiony, że tak powiem, przodem w stronę slime blocka. I klikamy na niego prawym przyciskiem myszy dwa razy, czyli nastawiamy go tak jakby na dwa. Okej, teraz za tym repeaterem stawiamy dispenser i na nim kładziemy przycisk. Teraz bierzemy znowu repeater i ustawiamy go w przeciwną stronę do tego poprzedniego. Stawiamy teraz stone, czyli jakiś bloczek, i ustawiamy sticky piston, żeby był skierowany w stronę dispensera, więc tak. I tutaj stawiamy slime blocka. Okej, teraz do dispensera wrzucamy TNT, klikamy przycisk. I tak, coś mnie tutaj laguje na tych shaderkach, ale jak widzicie, TNT strzela. Możecie nawet całkiem szybko tak strzelać. Tylko bez przesady, bo w końcu za szybko będziecie strzelać i się zablokuje to TNT i wam wszystko rozwali. Ale chwilę sobie postrzelam i zobaczymy zaraz efekty. Okej, więc zobaczmy, co zrobiliśmy dokładnie 22 TNT. Zrobiliśmy taką dziurę. Byłaby ona głębsza, ale TNT zanim spadnie na dół, to się rozwala. Więc może to być na przykład do zgrzybowania żółwia, albo nawet do jakiejś. Można to jakoś ładnie obudować i można zrobić z tego jakąś armatkę, na przykład na jakieś zamki czy cokolwiek. Więc mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeszcze nie wiem, jak ta seria się będzie nazywać, ale wy już to widzicie. I właśnie w tej serii będą mniej więcej podobne rzeczy, albo jakieś triki właśnie na kuboi, coś takiego. Więc dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrybowania i cześć!